Poznałem kiedyś kogoś, kto miał bardzo ciekawą profesję, bardzo interesujące zajęcie. Pracował dla paru telewizji, był tak zwanym warm-uperem, czyli kimś, kto kierował publicznością w czasie programu telewizyjnego, jak ma się zachowywać, kiedy reagować aplauzem. I to oznacza, jakby się tak zastanowić, że twórcy programów telewizyjnych chcą jak najlepszej atmosfery, żadnej ponurej. Program ma dawać zawsze zadowolenie, wzbudzać entuzjazm, podnosić na duchu, rozbudzać nadzieję. Tak bardziej ogólnie przyglądając się dzisiejszemu światu, jest wielkie zapotrzebowanie na nadzieję w sytuacji, kiedy wiele materialnych potrzeb jest coraz lepiej zaspokajanych, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej. No, wzrasta zapotrzebowanie na nadzieję, depresja staje się ogromnym dylematem. Potrzebne jest podtrzymywanie nadziei. I tu pojawia się problem, bo niestety bardzo często przestaje być ważne to, by te nadzieje się spełniły, by ścieżki, jakie wybieramy pod wpływem zachęcających mów, dobrze się kończyły. Ważne jest, by mieć nadzieję tu i teraz. I dzisiaj w cenie są mówcy motywacyjni, którzy potrafią rozbudzać nadzieję. W cenie, ile kosztuje bilet na dobre wydarzenie, konferencję, wykład mówcy motywacyjnego. Podobno około 400 zł, ale to może już być nieaktualne. Więc płacisz kilka setek za wejście na wykład motywacyjny. Wychodzisz bardzo zmotywowany. Nadzieja została na nowo postawiona. I to jest ważne, a nieważne, dokąd ta ścieżka kiedyś doprowadzi. Nieważne, że może tak naprawdę nic się nie zmieni, to, że statystycznie rzecz biorąc problemy nie zostaną rozwiązane. Ważne, że teraz dostajesz tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, emocjonalnego kopa, a później, gdy będzie trzeba, to znowu się coś wymyśli, żeby zmotywować, przynajmniej na chwilę. No, trochę jak narkotyk, który działa póki działa, tylko tak długo jak działa. Czy można inaczej? Czy można lepiej? No tak, gdyby nadzieje, które są w nas rozbudzane, mogły jeszcze się spełnić. No, to byłoby coś. Gdyby nadzieja była niezawodna, dzisiaj właśnie o tym, jak mieć niezawodną nadzieję, jak rozbudzać niezawodną nadzieję, jakie warunki muszą być spełnione, by te nadzieje, które w nas powstają, a myślę, że każdy z nas w tej chwili ma jakąś tam nadzieję, jakiś tam jej stopień, co zrobić, by nie były to nadzieje płonne czy bezpodstawne. Idziemy podczas właśnie niedzielnych wydarzeń, które ja prowadzę, idziemy przez cykl, jakim jest doświadczanie Boga, doświadczanie działania Boga w swoim życiu, Jego wpływu. I poznajemy kolejne postaci opisane w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga. Dzisiaj tą postacią będzie Piotr, apostoł, już pod koniec wspólnej przygody z Jezusem. Rzecz, o której za chwilę przeczytamy, dzieje się już po aresztowaniu Jezusa, kiedy został poprowadzony na to, by być sądzonym. Przeczytajmy pierwszy odcinek. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Podczas gdy Piotr
zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. Parę wersów dalej, 26. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiął. Chcąc dobrze zrozumieć, co się stało, chociaż myślę, że my Polacy w większości znamy tę historię, ale potrzebujemy popatrzeć na kontekst wydarzenia. Wcześniej, w 13 rozdziale Ewangelii Jana, można przeczytać o pewnej rozmowie Jezusa z Piotrem. No, przypomnijmy ją sobie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Jezus powiedział do Piotra: dokąd ja idę, Ty pójść nie możesz. Jezus wiedział, że dla uczniów to za dużo towarzyszyć mu po aresztowaniu. Dlatego powiedział do ludzi, którzy przyszli go aresztować: pozwólcie tym odejść, wskazując na uczniów. Było też proroctwo znane: uderzę pasterza i rozproszą się owce. Jezus wiedział, że dla uczniów to za dużo, za trudne, żeby towarzyszyli mu po aresztowaniu. Nie byli jeszcze gotowi na takie wyzwania. No, dlaczego? Bo jeszcze nie umieli w takim stopniu opierać się na Bogu, by coś takiego dobrze przejść. Tak będzie w przyszłości. W przyszłości jego naśladowcy zniosą z podniesionym czołem największe prześladowania i nie wyprą się jego nawet za cenę męczeńskiej śmierci. Dlaczego później to zniosą? Bo nauczą się, będą potrafili opierać się na Bogu przez wiarę. To da im moc do przechodzenia przez największe trudności. Jednak teraz jeszcze tego nie potrafią. Teraz, jak widzimy, są pewni siebie, opierają się na sobie, na swoich możliwościach, na tym, do czego właśnie zachęcają mówcy motywacyjni przeważnie. Potrafisz, dasz radę, uwierz w siebie. Jezus wiedział, jak ta droga skończy się dla Piotra, dlatego nie zamierzał rozbudzać w nim sztucznej nadziei: tak, tak, dasz radę. Nie, mówił prawdę. Jezus widział swojego ucznia Piotra, że on tak naprawdę opiera się na sobie, na swojej przebojowości i nie rozbudzał w nim nadziei, bo że da radę, bo to była nieprawda. Piotr potrzebował innej postawy, potrzebował nauczyć się opierać na Bogu, czerpać od Niego moc, siłę, motywację. I dopiero wtedy będzie zwycięzcą. Będzie zwycięzcą, kiedy pozna, to nie jest coś nieokreślonego, pozna pewne zasady, które są potrzebne, by zwyciężać w takich sytuacjach. Zastosuje te zasady i wtedy nadzieja będzie miała podstawy. Nie będzie to nadzieja dla nadziei, byle tylko mieć nadzieję. Będzie to nadzieja niezawodna. To, czego człowiek się spodziewa, to go spotka. Przeżywamy to, myślę, wszyscy, każdy z nas i to chyba na co dzień, każdego dnia. Jest wiele wyzwań, przed którymi stajemy i wiele z nich jest takich, że nie jesteśmy w stanie
pokonać trudności o własnych siłach. Jest wiele rzeczy, które naprawdę nas przerastają. Jest zjawisko krótkiej kołdry. Jak coś nam się udaje, jedna rzecz, to cztery inne troszeczkę idą w ruinę. Na przykład, jakie rzeczy nas przerastają? Brakuje sił, by przeciwstawić się jakiejś pokusie, jakiejś okazji. Wiele innych rzeczy, co do których powinniśmy raczej myśleć, cóż ja mogę. Wśród nich, no nawet chociażby to pragnienie, by przekazać komuś moje doświadczenie z Jezusem, moją nadzieję, przekazać Ewangelię, duchowe pomnażanie, to, żeby w drugim człowieku powstało coś, co powstało we mnie, to wszystko człowiek o własnych siłach nie jest w stanie w najmniejszym stopniu wytworzyć. To wszystko jest możliwe tylko dlatego, że Bóg to w naszym życiu wykona i tylko dlatego, że na Nim się oparliśmy. Z taką postawą, Boże, jeżeli Ty tego nie zrobisz, to w życiu to się nie zdarzy. Jestem całkowicie zależny od Ciebie. Boże, bez Ciebie, bez Twojego działania jestem w tych wszystkich sprawach bezsilny. Co ciekawe, Jezus powiedział wprost Piotrowi, że tak się rzeczy mają w jego przypadku, że nie da rady, że to za dużo dla niego. Jednak co zrobił Piotr z tą informacją? Czy zgodził się z ekspertyzą Jezusa? Powróćmy do wersu 37 w naszym głównym tekście. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Piotr wyraźnie nie zgodził się ze zdaniem Jezusa. Uznał, że jednak da radę. Kto jak kto. Czy to były tylko słowa, tylko sobie tak pomyślał? Gdy patrzymy na następne wydarzenia, to możemy zobaczyć, że Piotr mówił to na serio. Popatrzmy na nasz główny tekst, ale o jeden wers więcej niż wcześniej czytaliśmy, 15. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. I teraz, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz, wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. Piotr nie uznał tego, że nie da rady i postanowił iść za Jezusem mimo wszystko. Jak widzimy, był przebojowy. Załatwił sobie wejście tam, gdzie nie można było wchodzić, gdzie był Jezus uwięziony. Naprawdę myślał, że da radę. Jest przebojowy, liczy na swoje siły. Ale jakie są skutki? Już o tym było. Ponosi porażkę, próbując naśladować Jezusa o własnych siłach. W decydującym momencie wyparł się znajomości z Nim. Jednak nie dał rady, zwyciężył strach, lęk o siebie, czyli egoizm. Poznajmy to samo wydarzenie w relacji Mateusza, bardzo ciekawe szczegóły. Popatrzmy. Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu, czyli już jesteśmy trochę dalej w czasie. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam stali: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapije, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Mateusz, opisujący to wydarzenie, relacjonuje, że Piotr zaprzeczał pod przysięgą. Przysięgał się na wszystko, zaklinał, że nie jest naśladowcą Jezusa. Tak zakończyły się próby poradzenia sobie o własnych siłach. I Piotr uświadomił sobie w ten sposób prawdę o sobie. To pianie koguta właśnie przypomniało mu zapowiedzi Jezusa. No i kiedy to tego koguta usłyszał, gorzko wyszedł i gorzko płakał. Nadzieje, które Piotr w sobie wzbudzał, jak to da radę, się nie spełniły. Jaka lekcja płynie z tego dla nas? Nie wystarczy mieć nadzieję. Nadzieja, nasza nadzieja, musi mieć solidne podstawy. Trzeba rzetelnie poznać podstawy, a następnie trzeba w sposób wierny zastosować to, o czym te zasady mówią, i wtedy możemy mieć nadzieję niezawodną. Piotr nie zapytał, nie myślał o tym, o podstawach nadziei. Zignorował ostrzeżenia Jezusa. Nie brał pod uwagę ograniczeń, które go dotyczyły w tamtym czasie. Miał nierealistyczny obraz swojej osoby. Jakie ograniczenia posiadał Piotr? Te ograniczenia to są ograniczenia, które posiada każdy człowiek, a które są nazywane starą naturą, naszą starą naturą. Popatrzmy, jak ta stara nasza natura została opisana w liście do Rzymian 3. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie ma rozumnego. Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami. To jest opis natury człowieka. Każdy człowiek znajduje się pod panowaniem grzechu, czyli chybienia Bożym standardom, Bożych standardów, rozminięcia się z tym, co jest dobre i słuszne. Każdy człowiek jest zepsuty. Każdy ma w swojej naturze zdradę i nie ma w sobie siły, by to zmienić. Więc nic dziwnego, że Piotr wyparł się znajomości z Chrystusem. To, co się w nim działo, było normalnym działaniem natury, starej natury człowieka. Dlaczego Piotr tak postąpił, jak postąpił? Bo taki był, bo taki jest każdy człowiek. I chcąc mieć niezawodną nadzieję, że będzie inaczej, to jest poważna sprawa. Trzeba to wszystko brać realistycznie pod uwagę. My jesteśmy tacy sami. Może przychodzi myśl, w tej sytuacji ja postąpiłbym, czy postąpiłabym inaczej. Czyżby? Każdy, kto tak pomyślał, no raczej nie zna prawdy o sobie, nie patrzy realistycznie. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie uznaję tych prawd. Ja się z tym nie zgadzam. Nie uznaję tego, że naturą człowieka jest zdrada. Ja nigdy bym nie zdradził. Do czego można przyrównać taką sytuację? Może do wizyty w ogrodzie zoologicznym. Zwiedzasz ogród zoologiczny i mówisz, ja nie zgadzam się z tym, że lew może rzucić się na człowieka. Rozumiem, co twierdzicie, ale ja po prostu mam inne poglądy. Uważam, że lew nie rzuca się na człowieka, lew ludzi lubi. Takie poglądy nie zmienią faktu, że gdyby otworzyć klatkę,
lew rzuci się na ciebie i uszkodzi, bo taka jest jego natura. Można by postawić przed tą klatką dobrego mówcę motywacyjnego, by rozbudził w mistrzowski sposób nadzieję słuchaczy, że będzie dobrze, że się uda, że lew będzie sobie spokojnie leżał i jadł trawę. Ale jeżeli klatka zostanie otworzona, to nawet najlepszy mówca motywacyjny nie pomoże. Nie może się to dobrze skończyć. W podobny sposób nieuznawanie faktów odnośnie naszej natury jest bardzo niebezpieczne. Zdrada jest w nią wpisana. Jeśli otworzysz klatkę, zostaniesz poraniony, poraniona. Czy jest w takim razie, na pewno to pytanie pojawiło się w wielu naszych głowach, czy jest sposób na naszą starą naturę? Może najpierw trzeba powiedzieć, co nie jest tym sposobem. Sposobem nie jest postanowienie, że będę nad nią panował. Sposobem na starą naturę nie jest przyrzekanie, obietnica poprawy. Piotr przyrzekł, ale okazało się to nieskuteczne. Może dla niektórych, do niektórych przemówi fakt, że nawet Piotr przyrzekł, ale okazało się to nieskuteczne. Co jeszcze nie jest sposobem na starą naturę? No, sposobem nie jest samo przebywanie w środowisku chrześcijańskim. Piotr przebywał w środowisku wiary, był w najlepszym środowisku. Jednak okazało się, że jak przyszło co do czego, jest całkowicie bezbronny wobec swojej starej natury. To nie są skuteczne sposoby. Piotr jednak później doświadczył zwycięstwa, znalazł sposób na starą naturę, zrozumiał go, jak wielu innych chrześcijan później. Znalazł go też Paweł, apostoł, zrozumiał go. Zobaczmy, co napisał w liście do Rzymian 15. Poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. W tych słowach ukryta jest odpowiedź. Sposobem na starą naturę jest to, co w Biblii, w Bożym Słowie nazywane jest uświęceniem. Nie dzięki naszym możliwościom, lecz wywołane przez Ducha Świętego. Mówiąc krótko, potrzebna jest moc z zewnątrz, moc spoza nas. Chcąc tego doświadczyć, trzeba na tą moc się otworzyć, moc Ducha Świętego, a otwieramy się na to tylko w jeden sposób, mianowicie trzeba naprawdę się nawrócić do Chrystusa, zaprosić Go do swojego życia, a później opierać się przez wiarę na służbie Ducha Świętego. Piotr wcześniej tego nie doświadczał. W tamtym momencie tego nie doświadczał. Był skazany na własne siły. I nic dziwnego, że nie poradził sobie z tym, jaki jest. Bo Piotr w swojej wierze był jeszcze na etapie przed uświęceniem przez Ducha. Gdy to nastąpi, otrzyma nowe możliwości zwycięstwa nad starą naturą, przezwycięży swój egoizm dzięki mocy Ducha i kiedyś odda wręcz życie, zginie męczeńską śmiercią i nie będzie się bał. Ale póki co, popatrzmy jeszcze na relację z tych wydarzeń piórem Łukasza, z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Co Jezus mu wtedy odpowiada jeszcze? Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. A później Piotr
mimo wszystko mówi: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Tutaj mała uwaga językowa, a nawet nie mała, bo Biblia Tysiąclecia tłumaczy tutaj w tej trzeciej linijce: Ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci. No, z jakichś powodów tłumacze Biblii Tysiąclecia przetłumaczyli to troszeczkę inaczej niż no, główne tłumaczenie powinno brzmieć. Mianowicie jest tam napisane: Ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Jezus powiedział do Piotra wtedy: Ty, kiedy się nawrócisz, no, będziesz utwierdzał swoich braci. Szymon, Piotr, pełne nawrócenie miał jeszcze przed sobą, jeszcze liczy na siebie, przyrzeka, że będzie wierny. Ale przyrzekanie wierności, przyrzekanie czy mocne postanowienie poprawy to sposób zupełnie nieprzystający do rzeczywistości, bo niewierność jest wpisana bardzo głęboko w naturę człowieka i dlatego na przykład w przysiędze małżeńskiej mamy: Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny, tak? Wyrażamy tam w tej przysiędze, że bez mocy Boga cóż my możemy nawojować. Niestety sposób myślenia większości ludzi jest inny. Człowiek przyrzeka wierność, to znaczy obiecuje, że da radę. Ten sposób myślenia jest nieskuteczny. Potrafimy coś zmienić tylko na chwilę, na teraz, ale nie potrafimy poradzić sobie z tym, kim jesteśmy. I prawda wypływa na wierzch w kryzysowych sytuacjach. I potrzebne jest działanie Boga. Tylko Duch Święty przynosi prawdziwe rozwiązanie. Potrzebujemy tego uświęcenia, czyli tej przemiany nas. Nie dzieje się to przez żadne obrzędy, nie dzieje się to przez wzniosłe uczucia emocjonalne, jakieś pobudzenie. Nie dzieje się to przez jakieś magiczne formuły. Dzieje się to tylko i jedynie przez wiarę. Dlatego czysta Ewangelia o Chrystusie jest bardzo ostra, jednoznaczna. Skuteczne jest tylko jedno rozwiązanie. Potrzebne jest pełne nawrócenie, zwrócenie swojej woli do Chrystusa. Jeżeli ktoś nie doświadczył radykalnego nawrócenia, czyli tego jakby oddania Chrystusowi swojego życia, nie doświadczy zwycięstwa nad starą naturą w takim stopniu, że będzie doświadczał wolności. Gdzieś go to dopadnie. Tak więc trzeba się do końca nawrócić, naprawdę zaprosić Chrystusa, by zamieszkał w nas, tak jak nas Bóg przez swoje słowo do tego naprowadza. Jezus obiecał, że wobec każdego człowieka, który go naprawdę zaprosi, aktem swojej woli, wejdzie i dokona przemiany, da nowe pragnienia, da nowe możliwości zwycięstwa nad starą naturą. Nie zabierze nam tej starej natury, ale da nam coś nowego. Ta stara natura przestanie istnieć, kiedy nasze życie na ziemi się tutaj skończy, ale daje nam Jezus skuteczny sposób radzenia sobie z nią. I chcąc z tych możliwości korzystać, potrzebujemy opierać się przez wiarę na Duchu Świętym, zgodnie też z obietnicami Boga. Popatrzmy list do Galatów 5. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Jak to robić? Praktycznie. Potrzebna jest z naszej strony troska, by między nami a Chrystusem nie było żadnej przeszkody, nie było żadnego niewyznanego postanowienia, które Jemu się nie podoba, tak? Czy tak można powiedzieć, grzechu. Potrzebne jest też ufanie,
Bogu, że wypełni nas duchem zgodnie z obietnicą. I wtedy możemy doświadczać zwycięstwa nad starą naturą. Zasada jest następująca. Nie koncentruj się na walce z pokusą, lecz na ciągłym stawianiu Chrystusa na pierwszym miejscu. W moim osobistym doświadczeniu odbywa się to w ten sposób, że gdy przychodzi jakaś pokusa, stara natura chce dojść do głosu, Bóg daje moc, by odpowiedzieć Chrystusie: panuj w moim umyśle, mój umysł, jego przestrzeń należy do Ciebie i chodzi o to, wiem, że chodzi o to, byś Ty panował w moim umyśle. Gdy przychodzi następna pokusa, rozumiem, że jest to walka o mój umysł. Ktoś lub coś chce zapanować nad moimi myślami, podsunąć mi jakieś tęsknoty, ale te sztuczki są mi dobrze znane. Rozumiem, że jest to walka o mój umysł i o panowanie Chrystusa właśnie w tej przestrzeni. I wtedy mówię: Chrystusie, niech mój umysł będzie Twoim terytorium. Liczę na moc Twojego ducha. I lew pozostaje w klatce. Doświadczam wolności. Nadzieja się spełnia. Nadzieja na wolność. Doświadczam przy okazji pełni, poczucia pełni, bo prawdziwa wolność to jest coś takiego, że jak jej autentycznie doświadczamy, to chce nam się tańczyć z radości. Nadzieja niezawodna. Moje pragnienia, jakbym chciał, by było, realizują się. Nadzieja niezawodna. Dlaczego? Bo poznałem i przeżyłem głęboko sposób, właśnie ten fakt, że to Duch Święty jest realizatorem całego mojego chrześcijańskiego życia. Tylko On, jak działa, lew pozostaje w klatce. Patrzymy dzisiaj na dwie przeciwstawne nadzieje. Nadzieja bez podstaw, nadzieja dla nadziei i nadzieja niezawodna. Osobiste pytanie, na której ścieżce jestem, na której ścieżce jesteś. Sama nadzieja nie wystarczy. Można być człowiekiem takim pełnym wigoru psychicznie, pełnym właśnie nadziei, ale sama nadzieja nie wystarczy, sam dobre podejście. Potrzebne jest jeszcze poznanie i spełnienie zasad, które stoją za tym, by nadzieja się spełniła. Jeżeli ktoś rozbudza w tobie nadzieję, jak to będzie dobrze, ale nie podaje warunków, które trzeba spełnić, by tak się stało, warunków podanych przez Boga, to jest to nadzieja bez podstaw i masz do czynienia z mówcą motywacyjnym, z mową motywacyjną, która rozbudza nadzieję, ale nie prowadzi do ich spełnienia. To może być nadzieja rozbudzana niekoniecznie przez nieuwzględniającego Boga mówcę motywacyjnego. To może być ktoś, kto jest chrześcijaninem, przemawia, jak twierdzi, w imieniu Jezusa, ale nie podaje warunków, jak to trzeba spełnić. Nie podaje sposobu, nie naucza jak. Mimo że chrześcijańska otoczka niewiele różni się od seansów motywacyjnych, gdzie płacisz 400 zł i wychodzisz mocno zachęcony, jednak gdy emocje opadną, życie pozostaje takie same. Może coś tam się zmienia, ale w dalekiej perspektywie jednak porażka.
W podobny sposób w chrześcijańskim środowisku możemy być zachęcani, jak to będzie wspaniale, jak wielkich rzeczy doświadczymy, jakie to wielkie duchowe przebudzenia nas czekają. I wiecie co? Tak można całe życie. Ciągle żyć nadzieją, która się nie spełnia, ale przychodzi następna i następna. Żeby nadzieja się spełniła, trzeba zapytać o zasady, Boże zasady, które za tą nadzieją stoją, i te zasady wypełnić. Jeżeli jesteśmy chrześcijańskimi liderami, prowadzimy grupę, jak to w naszej wspólnocie tych grup jest mrowie, lub uczestnikami grupy, potrzebujemy na to zwrócić uwagę. Jakie to są zasady, które stoją za nadzieją niezawodną? No, w zależności od dziedziny, w której ta nadzieja została, czy jest rozbudzana. Na przykład nadzieja, że Ewangelia będzie szła w świat, że coraz więcej ludzi będzie nawracało się do Chrystusa, będzie wielkie przebudzenie, że już coś wielkiego się zaczyna. Jednak jeżeli nie podamy Bożego sposobu na to, no, może to być nadzieja zawodna. By była niezawodna, trzeba przytoczyć Boże sposoby na to, duchowe zasady. Potrzebujemy zastosować wszystkie zasady duchowego pomnażania uczniów Chrystusa, zasady budowania ludzi, duchowego budowania. Bóg jest wierny zasadom, które sam stworzył. Bardzo łatwo to zobaczyć w dziedzinie pomyślności materialnej. Wyrażenie nadziei, jaka będzie nasza pomyślność, jak to będzie nam się strasznie powodziło. Można by wiele o tym mówić, ale lepiej pokazać zasady pomyślności wskazane przez Boga. Trzeba zastosować wszystkie zasady i Bóg da pomyślność. W przeciwnym razie mamy sytuację, że chrześcijańscy mówcy będą rozbudzali w nas nadzieję, opisywali, jak to wspaniale będzie i jak wielką sprawę Bóg nam da. Będą mówili, że już coś wielkiego się zaczyna. Zapamiętajcie ten dzień, tą datę, bo czekają nas wielkie rzeczy. Bóg mi powiedział, tak, warto taką datę zapamiętać, ale pod warunkiem, że podaliśmy zasady spełniania się danej nadziei. Do tego decyzja przed Bogiem, że na tą ścieżkę wchodzimy, i jest to ścieżka niezawodnej nadziei. Więc mam dzisiaj do was pytanie, takie dosyć kierunkowe, decydujące o przyszłości. Co wolicie? Czy żeby ci, którzy tutaj stają i mają swoje prezentacje Bożego Słowa, ekspozycję tematów, czy wolicie, by byli dobrymi mówcami motywacyjnymi i was co niedziela zachęcali, jak to będzie wspaniale? Myślę, że takie zdolności ja też bym w sobie, powiedzmy, wykrzesał. Może od razu spróbuję, dobrze, i zobaczę, jakie będą efekty. Sam jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Więc słuchajcie, będzie dobrze, tak? Bóg jest dobry. Podzielmy się na dwie grupy, tak? Podzielmy się na dwie grupy. Będą panie i panowie. I teraz panie będą wołać będzie, a panowie dobrze, tak? Będzie dobrze, ok? Spróbujemy? Panie będzie, panowie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Fajnie. A teraz wykonajmy taki gest wiary, tak? Że jak mówimy będzie, to rękę tak podnieśmy do góry. Będzie dobrze. No, panie, będzie dobrze. Okej. Okay. No, dalej mógłbym też poprosić was, byście, kiedy powiecie będzie dobrze, też powstali, tak? No, ale a może jeszcze na koniec powiem coś takiego, że jeżeli ktoś naprawdę wierzy, to niech upadnie do tyłu, a reszta go złapie, dobrze? Czy chcecie, żebym był takim, nie, naprawdę efekt, pamiętalibyście to na pewno co najmniej do jutra rana. A może i dłużej, zwłaszcza
jak ktoś do tyłu upadnie. Czy chcecie, bym był takim mówcą? Poważnie. Nie. Czy jednak wolicie, żebym was trochę męczył? I inni, którzy tu stają, żebyśmy was trochę męczyli tymi Bożymi zasadami i samych siebie też, tymi prawdziwymi podstawami nadziei. Oczywiście są też bardziej uduchowione formy rozbudzenia nadziei niż te, które zastosowałem przed chwilą, jakieś tam słowa, ręce. Na przykład Bóg mi powiedział, że dzisiejszy dzień jest szczególny, że jest początkiem czegoś wielkiego. Oczywiście tak może być, jakiś dzień może być początkiem czegoś wielkiego, ale jaki wzorzec myślenia pokazuje nam Jezus w dzisiejszej historii z Ewangelii Jana, w rozmowie z Piotrem? Powróćmy jeszcze na sekundę do tego tekstu z Łukasza i właśnie tam Jezus mówi Szymonie, właśnie, jeszcze raz ta uwaga językowa, ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Jezus nie rozbudzał w Piotrze bezpodstawnych nadziei, lecz podał mu zasadę, która, gdy Piotr ją zastosuje, nadzieje zostaną spełnione. Gdy się do końca nawróci, będzie z powodzeniem spełniał swoje powołanie, będzie wierny Chrystusowi i to mu się uda. I nadzieja będzie spełniona. Tak, bo zastosuje potrzebne zasady. Chcąc, by było dobrze, trzeba stosować zasady. Błędem byłoby rozbudzać nadzieje, które nie mają podstaw w zasadach, jakie Bóg podał. Więc w naszej wspólnocie spokojnie będziemy dalej zajmowali się tym żmudnym podawaniem zasad zamiast sztucznego podtrzymywania nadziei, dla samej nadziei, jak to będzie dobrze. Jak chcecie czegoś innego, musicie poszukać jakichś tam seansów, ale lepiej przychodźcie tutaj. No, chociaż tak jak o tym mówiłem, to spodobał mi się ten pomysł z tym warm-uperem. Ciekawe było tak w telewizji pracować, nie? I właśnie ten tłum ludzi, choć praca w telewizji, ale jednak nie, wolę tutaj.